Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór, dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest środowy wieczór 21 czerwca 2023 roku. Pierwszy dzień lata. Imieniny Alicji, Aloizego i Rudolfa. Solenizantom raz jeszcze wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Zapraszam na 35. odcinek Nacennika Motywacyjnego. Dziś będzie o priorytetach w życiu. O co chodzi? Posłuchaj bardzo uważnie. Jest grupa osób, która tworzy z rzeczy błahych naprawdę wielkie wydarzenia, w cudzysłowie, wielkie, jakieś rozdmuchane sytuacje. Sytuacje, które oczywiście budują ich życie, ale nie są na tyle ważne, żeby dawać im tyle uwagi i zaangażowania. Przeciwnie dzieje się zaś u nich z rzeczami ważnymi, z rzeczami, które mają bezpośredni wpływ na ich dobrostany, na wszystko to, co ich stwarza jako ludzi i co pozwala im funkcjonować w pełnym dobrostanie, czy to zdrowia, czy to finansów, relacji, miłości itd., itd. Ogólnym ludzkim dobrostanie, czyli w dobrym i spełnionym życiu. Ludzie ci nie potrafią nadawać rzeczom ważnym i nieważnym wartości. Wartości takim, jakimi są dane rzeczy lub dane sytuacje, które wykonują. I często w ich życiu zdarza się tak, że oni zajmują się jakimiś pierdołami, nadają, w ogóle robią jakieś dmuchanie wielkiego balona z rzeczy naprawdę nieważnych, angażują czas, umiejętności, w coś, co jest naprawdę błahe i nieważne. A odłogiem leży ich życiówka. Taka naprawdę życiówka, że nie mają pieniędzy, nie mają pracy, cierpią ich relacje i tak dalej, i tak dalej. A potem przychodzi największe w życiu zdziwienie, że z jakiegoś powodu rozsypało im się życie, że coś przestało całkowicie klikać, że życie pokazało im środkowy palec. I są wielce załamani, są wielce rozgoryczeni. Jak to przecież Kasi, Basi, Piotrkowi, Wojtkowi się udaje, a mi nie, a mi nie. Priorytety to bardzo ważne w życiu. Być może jesteś teraz na takim etapie swojego życia, że właśnie coś nie klika, że coś nie działa, że coś nie funkcjonuje dokładnie tak, jak chciałabyś albo chciałbyś, żeby funkcjonowało w twojej przestrzeni. Może nie funkcjonuje tak, żeby zapewniać ci 100% dobrostanu, takiego ludzkiego, takiego ogólnie znanego, dobrego i spełnionego życia. Co zatem zrobić? Przede wszystkim trzeba wypisać rzeczy ważne i mniej ważne. Trzeba nadać rangę tym rzeczom, wagę rzeczom, sytuacjom, zdarzeniom, czynnościom, które musisz wykonać. Robisz to w bardzo prosty sposób. Po prostu znów potrzebujesz papieru A4, długopisu i ołówka, albo ołówka, pióra. I wypisujesz, co jest w twoim życiu ważne. Co jest ważne dla ciebie, jako dla osoby, jako dla człowieka. Na drugiej stronie wypisujesz, co w twoim życiu nie klika. Dlaczego nie klika? Jaka sfera, czy biznes, czy może relacje, czy miłość mają jakąś tam dysfunkcję, mają jakiś deficyt? I wypisujesz to wszystko i przeczytaj to bardzo uważnie. Na samym początku przeczytaj wszystkie te rzeczy, które nie klikają. Pisanie to forma obrazowania wszystkiego tego, co dzieje się w twoim życiu, więc napisz, co nie klika w twoim życiu. Naprawdę bardzo prosta metoda. Napisz też, co możesz zrobić, żeby zaczęło klikać, ale nim to zrobisz, wypisz na drugiej kartce w punktach, co twoim zdaniem jest najważniejsze, bardzo ważne, mniej ważne i co wymaga od ciebie naprawienia w życiu. Na trzeciej zaś kartce znów napisz, czy dawałaś albo dawałeś swój czas, uwagę, umiejętności rzeczom błahym, a może robisz to cały czas, więc te rzeczy błahe też wypisz. I zastanów się, dlaczego robiłaś tak, a nie inaczej. A potem przejdź do działania, bo nie ma innych rozwiązań w życiu, nie ma innej drogi. Trzeba wziąć kartkę, na której napisałaś albo napisałeś, co nie klika, i zastanowić się, dlaczego nie klika. Następnie trzeba wziąć drugą kartkę i przeczytać wedle priorytetów, co wymaga natychmiastowej reakcji, naprawy. I nie ma zastanawiania, nie ma, tak jak powiedziałem w poprzednim podcaście, próbowania, tylko musisz wziąć dupę w troki i zacząć zmieniać wszystko to, co nie działa w twoim życiu. Ustal cele,
Ustal priorytetowe cele, te, które wymagają naprawy w twoim życiu, i jak dojdziesz do momentu, kiedy wyeliminujesz cztery najbardziej korowe sytuacje ze swojego życia, które w jakikolwiek sposób robią dyskomfort, deficyt, to wtedy możesz zająć się rzeczami mniej ważnymi. Ale wszystkie te rzeczy, które nie są ważne, a którym z jakiegoś powodu dajesz swoją uwagę, czas, zaangażowanie, umiejętności, wiedzę i tak dalej, odłóż na chwilę. Ja rozumiem, że to może być hobby, że to może być jakaś twoja pasja, że to może być, nie wiem, coś dla relaksu, ale zdaj sobie sprawę, że jeżeli będziesz wszystkie zasoby swoje życiowe, czyli umiejętności, wiedzę, czas i tak dalej, angażowała w rzeczy mało ważne, to rzeczy, które są naprawdę ważne i priorytetowe w twoim życiu do załatwienia, wykonają wielki pat na plecy. A potem podnieść się, jeżeli zawaliło się ileś dziedzin ludzkiego życia, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo trudno. Więc zobrazuj sobie na kartkach A4, co nie klika w twoim życiu, co musisz naprawić natychmiast i jakie rzeczy robisz nieważne. A następnie do wszystkich tych rzeczy, które musisz naprawić, staraj się znaleźć rozwiązania. Robi się to też również bardzo prosto. Wypisz zasoby, ludzi, kontakty, sytuacje, instytucje, z którymi możesz skontaktować się, żeby zacząć naprawiać swoje życie. Ja oczywiście mówię teraz ogólnikami, bo nie jestem w twojej skórze, nie znam twojej sytuacji, nie znam, czego dotyczą problemy lub problematy, co nie klika w twoim życiu, tego nie wiem, ale jest jeden wspólny wzór do rozwiązywania takich rzeczy. Priorytetowanie, wypisanie, co nie klika i jak nie klika, które rzeczy są ważne i nieważne i jakie zasoby i jakie czynności należy zrobić, aby uzdrowić daną sferę życia. To naprawdę jest bardzo proste. My jako ludzie mamy tylko przekonanie, że nasze życie jest skomplikowane, że inni mają lepiej, a tak naprawdę nie jest. To w większości przez nas samych, przez naszą uwagę, przez nasze roztrwanianie czasu na lewo i prawo, energii, umiejętności i zdolności, otrzymujemy w życiu to, co otrzymujemy. A do tego wszystkiego dochodzi twoja podświadomość, która sukcesywnie, z dnia na dzień, programowana ograniczeniami, przekonaniami, jakimś brzydkim, w cudzysłowie, słownictwem, nie mylić z przekleństwami, których używam bardzo często i dużo, jest karmiona i ta podświadomość potem odpala w twoim życiu dokładnie to, co otrzymujesz. Więc daj sobie sprawę, że priorytetowanie życia to jest jedna z najważniejszych czynności u ciebie w tym momencie na ten czas. Znajdź rzeczy bardzo ważne, te, które wymagają naprawy. Znajdź rozwiązania, znajdź dojścia do ludzi, instytucji albo do patentów, które musisz zastosować i to zrób. I to wdroż w swoje życie, a potem zajmij się rzeczami, które sprawiają ci przyjemność turbo. Poświęcaj im czas i tak dalej. Tylko weź pod uwagę, że w życiu konieczny jest balans i nie możesz przeginać w lewo albo w prawo, bo znów, nawet jak teraz naprawisz, jeżeli zaczniesz przeginać, wywrócisz się na lewą albo na prawą stronę, albo w przód, albo w tył. Nie ma znaczenia. Balans w życiu jest najważniejszy. Ale żeby był balans, żeby wszystko było tak, jak należy, ustal priorytety i napraw to, co nie klika w twoim życiu. Wykonując ten cały proces z wypisywaniem rzeczy, nie oszukuj samej siebie albo samego siebie. Bądź naprawdę szczery albo szczery, sam ze sobą, sama ze sobą. Chodzi o to, żebyś unaoczniła sobie albo unaocznił, co tak naprawdę nie działa, co nie klika, co nie jest tak funkcjonujące, jak winno być u zdrowego, dobrego, szczęśliwego człowieka, który naprawdę wstaje rano i ma budyń na twarzy, bo wstał nowy dzień, w którym można zdobywać, marzyć, pchać świat do przodu i robić wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj robią ludzie szczęśliwi. Kawowiczom z bajkowi.to/mediteusz dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jesteście przecudowni. Wakacje zmian to jest coś, co zagina moją rzeczywistość od kilku dni. Również wam się kłaniam do samej ziemi. Odliczam już czas, bo zostało niespełna 9 dni do startu wakacji zmiana. Do końca zapisów zostało dni 4, bo 25 w niedzielę o godzinie 24 przestajemy przyjmować zapisy na terze. Chyba, że coś się innego wydarzy. Mniemam, że nie. Tymczasem życzę ci cudownej nocy. Wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to się spełni. Niech ta pierwsza letnia noc będzie dla ciebie naprawdę wyjątkowa. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Cześć. Nacennik motywacyjny.
Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl.